Tomy Fara, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, przyszedł czas, aby po raz kolejny zabawić się w pogromców mitów z TikToka Fortnite. W dzisiejszym odcinku przygotowałem kilka TikToków i musimy sprawdzić, czy te mity są prawdziwe, czy nieprawdziwe. Jeżeli lubicie tę serię, to koniecznie strzelajcie łapeczki w górę i umówmy się, że za każde zostawione 2000 łapek testujemy jednego mita więcej w następnym odcinku. Dzisiejsze TikToki będziemy oglądali na nowym telefonie od Realme, którego premiera dopiero będzie 27 kwietnia. Jest to Realme 9 w przepięknym złotym kolorze. Spójrzcie, jak się mieni. Jest to telefon, któremu przyświeca hasło uchwycić blask. Jak dobrze wiemy, na zdjęciach możemy uchwycić ważne dla nas momenty, które są taką iskrą w naszym życiu. Tak samo jak można uchwycić światło, neony i kolory. Nie da się ukryć, że aparat musi być dobry, żeby odzwierciedlić idealnie ważne dla nas momenty. Dlatego telefon Realme 9 został zaopatrzony w kamerę 108 megapikseli ProLight, która ma doskonałe możliwości robienia zdjęć nocnych dzięki czujnikowi Samsung HM6. Odbiegając od aparatu, musimy też wspomnieć o dwóch dużych zaletach, które uwielbiamy w telefonach Realme, czyli wyświetlaczu Super AMOLED z odświeżaniem 90 Hz oraz baterii 5000 mAh z ładowaniem 33 W. Smartfona Realme możemy zakupić w dwóch wersjach pamięciowych: 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej oraz 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej. Żeby tego było mało, to dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych. Wy oczywiście dajcie znać w komentarzu, który z tych trzech kolorów Wam się najbardziej podobał. Jeżeli zainteresował Was ten telefon, no to wszystkie linki do specyfikacji oraz do oferty znajdziecie w opisie, a teraz przejdźmy do testowania TikToków. No dobrze, lecimy z pierwszym TikTokiem. I co my tutaj widzimy? Widzimy gościa z jetpackiem. Chłop najechał na wir, który jest koło groty. Wywaliło czołg do góry i co? Czołg spada? Okej. Czyli musimy to sprawdzić, czy to na pewno działa. Jest ze mną dzisiaj Szaku, siemano! Siema, witam! No to niezłe przywitanie wybuchowe. Dobra, stary, próbujemy, dawaj, wjeżdżaj w tunel. Dobra, let's go! Co? Stary! Stary! Co jest? Wyrzuciło mnie z czołgu, obróciłem go. Co jest z tym czołgiem nie tak? Do góry, do góry, do góry, do góry! Nie, no, nie działa. Nie no, czekaj, co jest, cholera? To jest niesamowite. Albo z innej strony może trzeba podjechać, albo z litrem. Nie no, ten czołg powinien dawno próbować, stary. On jest zepsuty jakiś. Albo to znaczy, sfiksowali. On po prostu jest za ciężki, mi się wydaje, że kilogramów to dodali, ewidentnie. Na to wygląda. Próba numer 2, teraz dawaj z nitro! 3, 2, 1, go! I dziura! Co jest? Ej, jestem zawiedziony! Skoro nie da się tak zrobić, to zróbmy to inaczej. Wjedź po prostu na rampę tym czołgiem i ją zniszczymy. Dobra, lecisz. Nie trafiłem! XD. Jesteś gotowy? 3, 2, 1, lecisz, lecisz. Bum! Przeżyłem! Przeżyłem, ale wgniotło mnie! Ała! Stary! Mnie odrzuciło, odepchnęło mnie od ciebie w sumie. Zadałeś mi 50 punktów obrażeń. Spróbujmy jeszcze raz, jeszcze raz! Lecisz, lecisz, stary. Lecę, lecę! Bum! Patrz! Nie. Odbiłem cię! Więc oficjalnie mit jest potwierdzony. Co prawda czołg już nie lata na wirze, no ale jak widzimy, kiedy spada na nas czołg i mamy ubrany jetpack, nie zginiemy. Nice! Czas na kolejny mit. Ten mit wymyślił Szaczku. Zaprezentuj go. Ja jestem ciekaw, czy czołg się odbije od launchpada. Stawiaj. Stawiam launchpad pod spodem, wieź na platformę. To jest niemożliwe. Dawaj. Pyk, lecisz! Uwaga! Odbił się! On się lekko odbił, nie? Odbił się, taka mała trampolinka. Bo pyk! No nie wiem, jak to zaliczamy, to czy nie zaliczamy? Ja zaliczam, bo okay. W sumie się odbił, nie? Delikatnie się odbił. Mit potwierdzony. Okej, okay, mamy tutaj chłopak, który stara się zatankować jetpack. Okej, okay. No tego jeszcze nie próbowałem, sprawdźmy, czy to działa. Dobra, Szaczku, czas na kolejnego mita. Jak widzisz, na plecach mam jetpack. Troszeczkę go rozładuję. Stracę w nim paliwko, dobra. No i dawaj, czy jesteśmy w stanie go zatankować? Dawaj. Dobra, tankujemy dystrybutorem. Znaczy, u mnie masz full, nie wiem, czy ty widzisz. A czy tak, chodzi mi na ikonie po prawej stronie. No, nic się nie zmienia. A wywalmy go, poczekaj, pyk. Teraz go stankujmy. No, nie, nie da się. Czyli oficjalnie mit jest obalony. Koleś nam pokazuje, jak poprawnie strzelać rakietnicą. Kiedy przytrzymamy przycisk, oczywiście pocisk samo się naprowadza. Ale jeżeli podskoczymy na chwilę i strzelimy, to pocisk leci prostoliniowo. No, ciekawe. Ja powiem wam szczerze, że nie potrafię w ogóle z tego RPG strzelać. Ale jeżeli jest tak, jak pokazuje, że faktycznie wystarczy podskoczyć i trafiamy w cel, no to by było coś kozackiego. Sprawdźmy to. Chyba każdy z nas wie, jak działa nowa rakietnica. Kiedy przytrzymamy prawym przyciskiem myszy, cel jest namierzony, rakieta leci w górę
I po chwili wraca i trafia centralnie w cel. Jeżeli klikniemy sobie po prostu szybko, pyk, to rakieta leci do góry. Nie namierzyła żadnego celu, ale chyba trafi. No, akurat tutaj trafiła, no dobra, udało się jej. No i po samochodzie mamy. Ale jeżeli chcemy strzelić rakietnicą zwyczajnie, prosto, to wystarczy, że podskoczymy i naciśniemy strzał. Wtedy rakieta powinna lecieć prosto. Zobaczmy, czy trafimy tak w auto. Hop, bum. Tak jest, rakieta nie poleciała do góry. Nie poleciała do góry. A jak kliknę bez namierzania gdzieś tu z boku, pyk. Jak widzimy, leci od razu do góry. Jeżeli podskoczę i strzelę, to faktycznie rakieta leci prostoliniowo. Czyli mit potwierdzony. Już teraz wiemy, jak tą rakietnicą strzelać, bo zawsze się myliłem. A teraz to w ogóle nie wiem, gdzie ja strzeliłem i co się dzieje. Okej, niech będzie. Chłop nam każe wskoczyć z dużej wysokości do czołgu, bo niby da się wskoczyć, żeby nie zginąć, jeżeli w idealnym momencie klikniemy. Jeżeli tak się da, no to jest coś pięknego. Spróbujmy to zrobić, skacząc z Cepelina na dół. Szaku! Co tam? Jak myślisz, czy jestem w stanie wskoczyć do czołgu? Oczywiście bez jetpacka, żeby nie zginąć. Jesteś w stanie. Oto spróbujmy. Znaczy nie, ty Let's nie go! Jesteś, ty nie jesteś. Wow! Jak się czołg obrócił? Co się stało z czołgiem? Dawaj, dawaj, kozaku, teraz ty. Dobra, wskakuję, 3, 2, 1, go. Leci, 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 leci. Ja w ogóle nie wiem nawet przycisku E, żeby kliknąć. Dobra, to dobra, stary, teraz próbujemy na miejsce pasażera. Lecę, 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 lecę. Ja! Było E! Przez chwilę było E, czyli da się chyba. Nie, no da się, to działa. Co, wskoczyłeś? No wskoczyłem, bez co problemu. Co gadasz? Stary, normalnie w miejscu stoję, nic się nie stało. No to nice, czyli oficjalnie mit potwierdzony. Nice. A więc przyjacielu, kolejnym mitem będzie sprawdzenie, czy palnik podpali ognisko. A to jest twój mit, który sobie wymyśliłeś, tak? Nie, to jest legenda, która krąży wśród graczy Fortnite. No dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Każdy chciał to wiedzieć. O, proszę bardzo. Co jest? Co? Działa! Działa! Zrobię jeszcze raz. Nie, podłożyłeś drewno. Podłożyłeś drewno, tak? Tak, 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 podłożyłem. Kurde. Ale się cieszyłem. To nie rób tego, bo to zadziała. Zepsułeś. No dobra. Czyli mis oficjalnie obalony. Potwierdzony. Co obalony? Pali obalony, się obalony, obalony. Lecimy z kolejnym TikTokiem i z niego się dowiadujemy, że będąc powalonym możemy dalej budować. No, to jest mega ciekawe. Co? Jest taka możliwość? Nie no, jeszcze edytuję sobie szybko. Dobra, sprawdźmy to, czy na pewno działa. Teraz sprawdzimy, czy faktycznie możemy budować, będąc powalonym. Lecę ziplinem, go. Okej, okay. Zginąłem i uwaga. Czekaj, czekaj, nie wiem, patrz. Normalnie, stary. Pyk, pyk, cyk, edit. Widzisz ty to? Triple edit, będąc powalony. To jest grane, ej, stary. Teraz ktoś ci podjeżdża, chłopa, normalnie zabudowujesz i koniec. Nie no, niesamowita sprawa. Oficjalnie mit potwierdzony. Chłop mówi, że stworzył nową broń w Fortnite. Czyli rozumiem, że jest to człowiek, który wybucha. Musimy zostać powaleni, kiedy zostaliśmy wystrzeleni z armaty. I nasz kumpel musi nas w idealnym momencie złapać. Wtedy wokół naszej postaci jest cały czas efekt wybuchu bomby. I teraz ten chłop rzuca nas, dzięki czemu zabija inne osoby i wygrywa gierkę. Wow. Ej, jeżeli to działa, to jest naprawdę mega przemocne. Spróbujmy. Dobra, moi drodzy, czas sprawdzić, czy faktycznie mogę być prawdziwą kulą armatnią i kogoś pokonać. Bum! Dostałem, dostałem, lecę, 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 łap mnie, łap mnie, łap mnie. Nie, no. Nie, no nie złapałem. To nie jest takie proste. Ale żeś zepsuł? Ale zepsułem, jak mi kufio teraz. Próba numer dwa. Lecę. Dobra, dostałem. Teraz mnie złapiesz. Łap, łap. No i co? Złapałem. Dzięki. Dobra. Jeden HP, powalony, powalony, powalony. Łap, 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 łap. Ma. O, puściłem cię. No. Miałem cię. Miałeś. Kurde. Przez chwilę, no. Jeszcze raz. Nie no, teraz mnie podnieś. Lecę. Dostałem. Nie, nie da się, stary. To jest fixed, wiesz? Okej. Nie da się, bo pokazuje mi tylko revive. Czyli oficjalnie mit obalony. Czas na kolejny TikToczek i mamy tak. Chłop zaznacza na mapie miejsce, które rzekomo powala, jeżeli się przejedzie przez to samochodem, tak? I chłop jedzie i ginie.
Ciekawostka. Dobra, sprawdźmy to. Coś mi się wydaje, że to jest fake. Jesteśmy w tym samym miejscu na TikToku i zobaczmy, co my tutaj mamy. Tutaj generalnie, co, jest skrzyneczka, ale niczego tutaj nie ma. Jakiejś takiej, nie wiem, niewidzialnej tej ściany, która mogłaby nas zabić. Szaku pojedzie tirem, ja pojadę autem i zobaczymy, czy faktycznie zginiemy. Jak zginiemy? No bo jak przejedziesz przez ten marker, powinieneś zginąć. Aha, próbuję, uwaga, próbuję. Co jest? Ja przeżyłem. Stary, mnie zabiło na hita! Dobra, ja nie jestem już taki głupi jak na każdym innym odcinku, ja wiem co zrobiłeś. No, wymeldowałeś się przed czas. No nie, czekaj. Poczekaj, poczekaj, już lecę! Nie rozumiem czego ty nie kumasz, patrz stary. Trzymasz do przodu rękę? I co? Giniesz! Ej, zabiło mnie! Mówiłem? To serio działa. Naprawdę, to jest jakaś niewidzialna ściana, która bije za 200! Porównana akcja! Mit oficjalnie potwierdzony! Dobra, co my tutaj mamy? Chłop też sobie idzie i chce wskoczyć do groty i co? Wallhack! Ej, nie próbowałem tego nigdy. Jeżeli to działa, no to to jest mega kozacki spot. Teraz wystarczy sobie tylko zedytować wyspę i jesteśmy ukryci. Wow! Czas sprawdzić kolejnego TikToka. Stary, tutaj w tym miejscu, albo troszeczkę niżej, jeżeli postawimy ścianę, raczej podłogę, przepraszam. Fast edit i podłoga. Dobra, mamy to. Możemy gdzieś tutaj wejść za strukturę i wniknąć w ścianę. Wtedy nas nikt nie widzi i my strzelamy. No na chwilę obecną się nie da tego zrobić. Czekaj. Okej, może troszeczkę niżej tutaj. Ej, nie! Zostało naprawione chyba, stary! Mi się wydaje, że jeszcze niżej musisz sprawdzić. Jeszcze niżej? Też nie. A jakbyśmy niżej dali... jeszcze. Aaaa, no niżej raczej się nie da. Czyli, moi drodzy, niestety to zostało naprawione, czyli mit obalony. Teraz wam pokażę, jak w łatwy sposób otworzyć safe bez karty. Żeby to zrobić, musimy... Ja rozwalić tutaj podłogę. Jak widzicie, komputer nie działa, bo wymaga karty. Musimy wziąć palnik w rękę. Po tych spawach przelecieć dokładnie tutaj. Musimy robić to powoli. Czyli pierwsze drzwi już mamy przecięte. Teraz musimy przeciąć... Właz, uwaga, kiedy zrobimy całe kółko, safe powinien się otworzyć. Jesteśmy już na dole i uwaga, czy to się uda? Czy to jest zwykła ściema i uwaga? Wow! Działa! Moi kochani, udało się otworzyć safe! Tak naprawdę ten glitch działa wtedy, kiedy za wami stoi Szaku z kartą. Siemano. Siema. I wtedy uda się go w taki sposób otworzyć. Jeżeli chociaż przez chwilę myśleliście, że to prawda, no to napiszcie w komentarzu, jestem w szoku. Let's go. Okej, mamy chłopa, który rzuca C4 na szybę. I co? Że jak jest zbita szyba, to C4 ląduje w środku? Tego nie próbowałem, sprawdźmy to. Czas sprawdzić kolejny mit. Jeżeli położymy C4 na szybę, to stoi na szybie. Teraz zbijmy szybę. Okej, czy wpadnie do środka? Ej, nie wpadło chyba, nie? Czekaj, podnieśmy, podnieśmy jeszcze raz. Do środka wrzucam. O, i co? Ty jest! Czyli mit potwierdzony. Jak zbijemy szybę, to C4 wpada do auta. Nieźle. Sprawdźmy teraz, czy jeżeli ja rzucę C4, proszę bardzo, ty je podniesiesz, podnieś. Czy też masz C4? No i połóż, podłóż. To czyli ja i ty mamy teraz C4, tak? W ręku. No, tak jakby. Ale i poczekaj, poczekaj. Pa. Zabieram ci C4 i mogę je podłożyć. No, spróbuję zdetonować. Te z tyłu, co miałeś w aucie, zdetonowałeś. Tak, tak, no. A weź jeszcze raz podnieś. Okej? Okay? I podłóż. Nie mogę ja zdetonować tego C4 wtedy. Ale we dwoje mamy C4. Rozumiesz, o co chodzi? Ciekawostka, że tak powiem. Ciekawostka. Dzisiejszy odcinek z Pogromców Mitów był przekozacki. Tak samo jak jest kozacki nowy telefon od marki Realme. Realme 9, do którego link oczywiście znajdziecie w opisie. Chciałem wam jeszcze powiedzieć, że na tym telefonie też możecie grać sobie bez problemu w gry mobilne. Ponieważ ma bardzo fajny procek oraz bardzo dobrą baterię. A czego więcej potrzeba w grach mobilnych? Dodatkowo ten telefon posiada bardzo fajny aparat, dzięki któremu możecie zrobić zdjęcie nawet w słabym oświetleniu. Pozwólcie, że na sam koniec wam pokażę, jakie udało mi się zrobić zdjęcia. Jeżeli jesteście zainteresowani, link do telefonu znajdziecie w opisie i pamiętajcie, jeżeli macie jakieś fajne TikToki, które chcielibyście, żebym przetestował, no to podsyłajcie na mój Instagram, do którego link też znajdziecie w opisie. Ja się z wami żegnam i widzimy się już w kolejnym odcinku z Pogromców Mitów. Trzymajcie się, cześć!